Dzień dobry Państwu w 31. odcinku podcastu Zdaniem Szota. Państwa i moją gościnią jest Zyta Rudzka. Jest to pierwszy raz, kiedy autor, autorka jest u mnie w podcaście drugi raz. I od razu trzeba przypomnieć, że w jeden z pierwszych podcastów, które nagrywałem, Zyta Rudzka powiedziała następujące zdanie. Mówiła o tym, że pisze nową książkę i mówiła: nie wiem, gdzie mnie to doprowadzi, nie mam planu, nie wiem, gdzie ta postać mnie poprowadzi. Dodała, że będzie to książka o miłości i o miłości trzeba tak pisać, żeby to było bez miłości. No to gdzie cię doprowadziła ta postać i kim ona jest? Dzień dobry Państwu. No jestem przytłoczona teraz tymi cytatami, jakoś tak bezradna. Zniosło mnie w takie rejony. Jest tam trochę o miłości, tak myślę, a nawet może dużo, ale no chciałam też to napisać w taki nieoczywisty sposób i jest to, mam bohatera, mężczyznę, Ludwik Prokopiuk, lekarz, pediatra, no i opowiada swoje życie, jest to, zapisuje to w formie zwierzenia. Jest to no taka dosyć, powiedziałabym, skłamana konfesja. Co to znaczy nieoczywisty sposób? Nie czarno-biały, nie taki może, że to jest rodzaj, tam można rozpoznać jakieś love story, prawda, jakieś historie miłosne, może nawet zmultiplikowane, może jakieś nawet trójkąty miłosne, trójkąty polarne i tak dalej, ale jednak jest to historia, wydaje mi się, o samotności. No na pewno mierzę się z takimi wielkimi tematami, chciałam się mierzyć i mierzę się jak najlepiej potrafię z takimi wielkimi tematami życia, więc też literatury, czyli samotność, umieranie, miłość wreszcie. I to jest tam wszystko tak w życiu mojego Ludwika Prokopiuka wymieszane, dość chyba nieładnie. Ludwik Prokopiuk ma ojca, co jest chyba kluczowe dla tej książki, żeby opowiedzieć jeszcze o tym, że jest ona o relacji syn-ojciec. No ona jest ta relacja, to, że życie mojego bohatera jest zdominowane poprzez to, że on jakoś posługuje przy swoim starym ojcu, lekarzu wiejskim. Jest to bardziej zdominowane tym, że mój Ludwik, mówię tu teraz, jakoś się tak wykluczył ze swojego życia. Czuje się niekochany w małżeństwie, a przynajmniej niekochany tak, jakby chciał. Z różnych względów też dużo rzeczy sobie odmawia. Nie wiem, czy jest tchórzem, na pewno jest trochę tchórzem. Jest kabotynem po ojcu, czyli takim aktorzyną w swoim życiu, niezbyt chyba udanym. Dlatego też często stosuje tu w zapisie no, takie teatralne środki, monologi i tak dalej. Zresztą lubię naruszać taką tą formę klasyczną powieści, tak robić z tego taką hybrydę. Ale też tu ma to umocowanie w tym, że ta samotność, która jest jednak bardzo tak mocno, dojmująco przeżywana przez mojego bohatera, on jakoś się tak domaga, że on się tak uteatralnia, tak jakby występuje. Zabiega też o uwagę na pewno swojego ojca. Dla czytelników, czytelniczek, którzy pamiętają krótką wymianę ognia, myślę, że twoja nowa powieść może być sporym zaskoczeniem, bo zmieniasz właściwie wszystko. Zmieniasz sposób narracji, zmieniasz na płeć bohatera, bohaterki. No i też właśnie więcej jest tej scenicznej gry u ciebie. To jest taka też twoja potrzeba zmiany przy każdej kolejnej książce? Te powieści na pewno w jakiś sposób ze sobą rozmawiają, ale na pewno ja jako pisarka muszę wiedzieć, czym jest język w powieści i za każdym razem tworzę go na potrzeby już na pewno nie tylko historii, ale przecież i krótka wymiana ognia i tkanki miękkie to jest zapis w pierwszej osobie liczbie pojedynczej. Ja inaczej tworzyłam oczywiście, to jest zrozumiałe, głos poetki, a inaczej tworzę głos mężczyzny, lekarza. To podkreślenie, że on jest lekarzem, wydaje mi się istotne, bo on się zaszywa w tym języku branżowym, chowa, więc na pewno język, dla mnie język powieści, jak powinien jakoś tak jak najbardziej przylgnąć do postaci. Ja po prostu o ludzikach nie piszę, po prostu chcę stworzyć kogoś z krwi i kości, z mięsa. Moje postaci mają cielesność, mają swoją historię, mają coś, czego nie dostały, a chciały dostać.
dostać, i tak dalej, i tak dalej. Także, ale za każdym razem też chciałabym, żeby to był język żywy, żeby się, mimo że mój bohater jest staroświecki, ma taki rys staroświeckości w sobie, by nie powiedzieć dziaderstwa, ale chyba tak, tak. To jednak cały czas chcę uzyskać język bardzo świeży, żywy. Bo jednak też opowiadam o świecie współczesnym, to nie jest powieść historyczna, zresztą nie chcę iść po śladach jakichś takich klasycznych, konserwatywnych opowieści, to mnie w ogóle nie interesuje. Kiedyś przy okazji premiery Krótkiej Wymiany Ognia powiedziałam, że czas na inne piosenki i nadal ten refren podśpiewuję, mam nadzieję. No wychodzi ci to fantastycznie, muszę powiedzieć, a to co mówisz o, że bohater jest taki klasyczny, trochę tradycyjny, wyciągnięty troszeczkę jakby z poprzedniej epoki, ale chyba ona się po prostu cały czas kontynuuje, cały czas aktualizuje, chociażby w tym zdaniu z Boga, honoru i ojczyzny, tylko ojczyzna ojcu została. No właśnie, bo tutaj mało Boga, a ci mężczyźni coś tacy mało honorowi. No tak, też można tak odczytać. No na pewno jest to zapis jakiejś detronizacji takiego samca, homo sapiens, który się sam na ten tron zaciągnął, jak gdyby. No ale chciałam, właśnie nie chciałam tego tak napisać w jakiejś takiej tonacji oskarżenia, takiego, szukam słów teraz na to, bo bardzo tak podeszłam do tego mojego, do tej mojej postaci i jednak tak jak w Krótkiej Wymianie właściwie taka energia, która mnie niosła do pisania, to było takie niezrozumienie, dlaczego pod koniec wojny kobiety się popełniały zbiorowe samobójstwa, wieszały własne dzieci, topiły własne dzieci. To w przypadku tej powieści było zupełnie inaczej. Mianowicie coś, co mnie jak gdyby ustawiło w jakiejś takiej dyspozycji do pisania i też takie pokazało, gdzie mam ustawić swoją kamerę pisarską, na co mam patrzeć, gdzie te oczy mają być zwrócone. To było na pewno zdanie, które mi się pojawiło i to jest zdanie pierwsze tej powieści i ono zostało, czyli to chyba z tydzień, jak moja żona chciała się zabić. Umieranie jak umieranie, ogłady w tym żadnej. I tak sobie rozmyślałam nad tym zdaniem, ono się potem rozrosło właśnie w tą opowieść, że jednak jest to historia, portret mężczyzny, ale zastanawiałam się, dlaczego to cierpienie kobiety, jego żony, tylko prześwituje w jego życiu, dlaczego nie jest równoprawne. I cały czas o tym myślałam, również budując postaci kobiet, które ledwo w kadr wchodzą mojemu bohaterowi. Myślę też, że oprócz tego, co teraz mówisz, jest to też jednak, ja będę wracał do tego elementu ojcostwa i takiej pokrewności, a przeciwności tych dusz, no bo właśnie tak jak piszesz, że syn na kompleks Edypa się nie załapał, tak sobie myślę, że to jest też jakaś opowieść o kryzysie tego ojcostwa i absolutnym niezrozumieniu właściwie roli ojca przez ojca, roli syna przez syna, też potrzeby tych ról. Egzaminujesz jakby ten temat, sprawdzasz, co można z nim zrobić, co się wydarzy właśnie, kiedy ten ojciec się rozpada. Tak, to prawda. Mi się wydaje, że jest jeszcze gorzej, a właściwie trudniej dla mojego bohatera, tak powiem, ponieważ on rozpoznaje w pewnym momencie życia, że idzie po śladach swojego ojca i z tego rozdania losu nie może się wydobyć. Nie ma takich umiejętności, nie potrafi zmienić swojego życia i właściwie bardzo krótki zapis jego spotkania z synem pokazuje nam, że on zdaje sobie sprawę, że on jest zapętlony w tej linii męskiej, w tej linii po mieczu, która właściwie ścina głowę tym mężczyznom. Oni się nie czują dobrze we własnym życiu. I to jest też o tym właśnie, o tym zapętleniu, o tym niemożności jak gdyby rozpoczęcia nowego życia, o tym, co jest właściwie, co to jest to DNA męskie, prawda? Co przekazują sobie mężczyźni. Czy właściwie to jest coś, co ich wzmacnia, co daje im siłę? No zastanawiam się nad tym. Ciekawa jestem, jak to będzie właśnie odczytane przez mężczyzn i przez kobiety. Nie wiem, czy tu będzie jakaś różnica, czy tu płeć będzie jakoś tak rozdawało taką inne wejrzenie
w tą moją historię, inny wgląd. A przy krótkiej wymianie ognia miałaś wrażenie, że jest różny ogląd kobiet i mężczyzn, że zwracają uwagę czytelnicy i czytelniczki na jednak różne elementy, czy na inne tonacje podkreślają? No miałam kilka takich spotkań po wieczorach autorskich, gdzie takie bardzo kameralne rozmowy, że ktoś podchodzi z książką, ja podpisuję i jest jakaś taka właśnie niby krótka wymiana zdań, ale miałam kilka rozmów z mężczyznami, którzy się na przykład bardzo odnaleźli w postaci tej starej kobiety na wsi, to w tej samotności, jak gdyby to też długo o tym myślałam, że to jest jednak tak, myślę, samotności, jakieś otchłanne takie poczucie, że no właśnie jest to coś, co nas bardzo łączy, coś, co oczywiście przeżywamy z racji samego doświadczenia, czujemy się bardzo osobno, osobni i jakoś tak zasklepieni w swoim cierpieniu, ale jednak jest to jakieś doświadczenie wspólnotowe po prostu. A skąd bierzesz wyobrażenie albo przekonanie, pewność o tym, czym to DNA męskie jest, bo jesteś niezwykle spostrzegawczy, to prawda. Masz fantastyczny język i potrafisz go budować, rozbudowywać, a zwłaszcza potrafisz go skracać. Ale zastanawiam się, skąd tak dokładna, jakby analityczna wiedza o tym DNA męskim. Ale ja, Wojtku, nie chciałam tego napisać w jakiejś pewności, w takiej precyzyjnej, w precyzyjnym zapisie. Raczej jakoś tu, co mnie bardzo cieszy, że też napisałeś, że się w jakiś sposób nie tyle może odnajdujesz, tylko po prostu jest ci jakieś bliskie to rozpoznanie męskości. To jest bardzo ciekawe, ale ja na pewno pisząc nie miałam takiej, zresztą nigdy nie chcę, żeby mnie prowadziła jakiś sztandar, jakieś coś, co sobie wytyczę. Bardziej idę z bohaterem razem i jakoś tak próbuję z nim jakoś, żeby to zbudować, to jego życie. Też, no myślę tu też, że to poprzednie, o czym rozmawialiśmy, o samotności, to jest coś, że ja jednak pisząc o Ludwiku też przypominałam sobie swoje momenty, kiedy czułam się taka właśnie osamotniona. I na pewno to oczywiście życie prywatne pisarzowi, pisarce też się przydaje, nawet jak nie tworzy sztuki z własnego życia, nie tworzy autobiograficznych historii i tak dalej, nie spisuje. No tu jest, to nie jest odpowiedź wprost na twoje pytanie, ale nie potrafię tego powiedzieć, po prostu jest to kwestia, wydaje mi się, warsztatu. Coś, co jest nie w pełni uświadomione. Wydaje mi się, że pisze się w jakimś takim korytarzu, który jest podprogowy między świadomością, nieświadomością. Z tego powstaje sztuka. Także trudno mi precyzyjnie właśnie odpowiedzieć. Ja też przecież nie szukam, na szczęście nie ma definitywnych odpowiedzi na to, czym jest męskość, czym jest kobiecość. To wszystko po prostu w jakiejś takiej nieoczywistości ładnej. Ta nieprecyzyjność, o której mówisz, która jest też kontrastująca do tego, czym się twoi bohaterowie zajmują, bo oni w swoim zawodzie akurat muszą być bardzo precyzyjni, przynajmniej wydawałoby się, że powinni być jak najbardziej precyzyjni, a w życiu nie są. Zdaje mi się, że właśnie też tutaj, na tym że grasz też tym kontrastem właśnie pomiędzy tym, że są to ludzie, którzy muszą stawiać diagnozy, a kompletnie nie są w stanie zdiagnozować własnego życia i uzyskać wglądu. Ten główny bohater, Ludwik, cały czas próbuje to zrobić, ale właściwie cały czas wyprowadzasz go z pola. No ten zawód lekarza, no to jest dla mojego bohatera i dla jego ojca jakimś takim, daje im poczucie bezpieczeństwa, jakiejś takiej pozornej sprawczości, władzy nad swoim życiem, też takiej arogancji, wyniosłości branżowej i tak dalej. To jest coś, co te kompetencje zawodowe, oni czują się tu dobrze. Nie bez przyczyny o sobie mówią w języku branżowym bardzo często, właśnie ten język profesjonalny do użytku wewnętrznego. To jest dla nich jakiś taki kordon sanitarny, który ich chroni przed samymi sobą. Oczywiście to jest pozorna ochrona, bo oni mają kontaktu ze swoimi uczuciami, tak myślę, i to im na dłuższą metę szkodzi.
Ciekawi mnie to, jak ostatnim razem rozmawialiśmy, właśnie przy okazji krótkiej wymiany, mówiłaś, że książka była początkowo dużo bardziej rozrośnięta, a później skalpelem ją cięłaś. Tym razem wydaje mi się, że już konstrukcyjnie od razu były tkanki miękkie, książką właśnie już tak od razu precyzyjne. Nie, masz rację, tak, jakoś to jest też powieść o ciszy, o milczeniu. Mój bohater jest małomówny, ale nie dlatego, że ma mało do powiedzenia. Długo nie mogłam go poczuć i napisałam, to oczywiście była dłuższa powieść, ale to nie tak bardzo, jak rozrośnięta, jak krótka w swojej pierwotnej wersji. Natomiast nie wiedziałam długo, do kogo on mówi. I kiedy już wymyśliłam, do kogo on będzie mówił, to jakoś tak zupełnie inaczej, bardzo mocno poczułam tego mojego bohatera, zupełnie w innych rejestrach, bo przecież też wydaje mi się, tak chciałam to zapisać, koniec powieści zmienia całkowicie jej tonację. Można ją jak gdyby już zupełnie inaczej przeczytać od nowa, jeżeli się ma ochotę, więc to było dla mnie ważne, ale rzeczywiście masz rację, że od początku ta powściągliwość mojego bohatera, ta cisza, małomówność, od razu mnie ustawia, że od razu inaczej te zdania składam. Widziałam, że kropka to musi być oddech. To jest taka nieoczywista dosyć tam składnia. I to było dla mnie ważne, bo to jest tak, jak mówię, o ciszy powieść, ale też o milczeniu takim, no i milczeniu właśnie egzystencjalnym, ale też takim milczeniu świadków, prawda? Mówię tu o losie Reginy, jednej z bohaterek. Jestem bardzo ciekaw, dokąd cię to doprowadzi, bo właściwie patrząc na twoje kolejne powieści, które dzieją się jakby w świadomości, zwłaszcza większości czytelników i czytelniczek obok twojej twórczości teatralnej, scenicznej, postępuje redukcja. Jestem ciekaw jakby, jakie są granice, gdzie, czy wyobrażasz sobie, że dążysz do jakichś granic tego typu konstrukcji? Nie wiem, zależy o czym będę chciała napisać. Znaczy, forma jest czymś bardzo ważnym, istotnym, bo forma też opowiada, ale zależy jaki bohater do mnie przyjdzie, o czym będę chciała napisać. To wydaje mi się tak zrośnięte, że nie wiem, że jestem sama ciekawa, jak odpowiem. Czyli możemy liczyć też na bohatera lub bohaterkę epicką. No nie sądzę, uważam, ale haiku też nie będzie. Natomiast, no nie sądzę, uważam, że jakoś tak źle się bym czuła, że to uważam, że to jest jakaś taka dla mnie konserwatywna forma, że pewna radykalizacja języka jednak jest odbiciem tego, co się dzieje też. Jak się ludzie komunikują teraz, no to jest długa rozmowa o języku, ale nie sądzę, żebym poszła w jakąś taką historię płaszcza i szpady albo romans stary z alkowy, czy no nie, rock and roll. Rock and roll, chociaż trochę rap też. Queer i pazury. Queer i pazury, chociaż bez queeru jeszcze. Na ten queer jeszcze czekamy może. Państwa i moją gościnią była Zyta Rudzka dzisiaj, której książka Tkanki miękkie już się ukazała. Serdecznie zapraszam. Dziękuję Ci, Zyto, za rozmowę. Dziękuję Ci, Wojtku, za rozmowę.